Dawno nie było gotuj z szafą, to dzisiaj myślę, że to jest dobry dzień, żeby zrobić holenderskie hot dogi, bo holenderskie hot dogi będą z oryginalny Matthias Holenderski. Nie wiem, czy w inne firmy, ja znalazłem coś takiego w Makro i to jest całkiem spoko propozycja. Pewnie jakieś różne inne Matthiasy holenderskie sobie znajdziemy, ale przygotujemy go właśnie na taki sposób holenderski. Często, jak żeście widzieli podczas moich takich spontanicznych wypadów do Amsterdamu, żeśmy właśnie się zajadali tymi tematami. I krok pierwszy, po zakupieniu czegoś takiego, to jest zamrożone tak na kamień, no to trzeba wyjąć to z lodówki albo przełożyć dzień wcześniej na z zamrażalnika właśnie do lodówki, żeby się to trochę rozmroziło. Oprócz śledzi będziemy potrzebowali dwie cebule, które trzeba będzie sparzyć, ogórki konserwowe, takie jakie lubicie, fajne, żeby było takie chrupiące, i potrzebne są bułki hot dogowe. No bo jak hot dog, no to musimy mieć do tego taką bułkę hot dogową. Półprodukty mamy przygotowane, śledziki już nam bardzo ładnie odmarzły, już są mięciutkie, fajne. Odciąłem ogony, bo w takiej formie są one podawane. Jest również cebula pocięta w piórka i w kosteczkę, cebula sparzona, żeby trochę tego zapachu z niej zabrać. I ogóreczki mamy, wybieram dwie opcje, jeden poskrojony w kostkę to jest ogórek konserwowy i drugi jest to typowa sałatka szwedzka. Sałatka szwedzka to jest taki trochę mój wynalazek, bo typowy holenderski jest zawsze z ogórkiem konserwowym. No i oczywiście mamy do tego też bułeczki hot dogowe, do których będziemy to wszystko teraz powolutku zapakowywali. Bułki hot dogowe są bardzo, bardzo, bardzo delikatne i z tym może być niejaki problem, ale postaram się je nie rozwalić. Czyli tak, po prostu ten śledź, tak jak żeśmy go wyciągnęli z właśnie tego opakowania. Do tego wrzucę mu troszkę z jednej strony tej sałatki szwedzkiej. Ciach, ciach, ciach. Podobnie jak w hot dogu. Ładujemy sobie ogóreczek. A z drugiej strony, żeby było już może w tym samym formacie, dosypę mu, albo nawet i tutaj dodam, dosypę trochę tej cebuli pokrojonej w piórka. I w zasadzie pierwszy hot dog holenderski gotowy. Kolejny zrobię wersję klasyczną, czyli znowu idzie rybka. Do tej rybki pójdą już teraz ogóreczek konserwowy. Już mi się bułka rozwaliła. Pierwszy raz to wykonuję, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. I to jest klasyczny taki holenderski. Pokrojona też w kostek cebula. Ciach, ciach, ciach. Drugi hot dog gotowy. Trochę się rozpada. I trzeci hot dog może zrobię znowu w swoim stylu, czyli tym razem dam może na spód kilka plasterków ogórka z sałatki szwedzkiej. Wchodzi nam kawałeczek rybki, ciach, 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 i na górę poleci nam cebulka. Fantastyczna przekąska, szczególnie w tym takim grudniowym miesiącu, kiedy się je więcej ryb. I bardzo zarąbiście dobrze smakuje do wódeczki. Jak sobie przygotujecie takie rzeczy, to zapraszam Was do komentowania, czy Wam też tak podchodzą, jak i mnie.